piosenkarka Beata K. Zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Znana piosenkarka Beata K. Zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 2 lat więzienia. 1 września w Warszawie została zatrzymana Beata K. Kobieta miała prowadzić auto pod wpływem alkoholu. Według informacji PAP chodzi o znaną wokalistkę Bajmu. Jak poinformował nas podkomisarz Robert Koniuszy, 1 września około godziny 20.05 na skrzyżowaniu ulic Batorego i Aleja Niepodległości w Warszawie policja drogowa zatrzymała kierowcę prowadzącego samochód marki BMW. Powodem zatrzymania auta miało być przejechanie skrzyżowania na czerwonym świetle. Według nieoficjalnych informacji, 61-latka miała jechać od krawężnika do krawężnika zygzakiem. Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję oraz zablokował pojazd. Potwierdzamy, że wczoraj w nocy około godziny 20 zatrzymana została 61-letnia kobieta podejrzana o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że posiadała około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi nam podkomisarz Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Zatrzymano prawo jazdy, zabezpieczono samochód. W najbliższym czasie w porozumieniu z prokuratorem rejonowym Warszawa-Mokotów kobieta usłyszy zarzuty, za które grozi jej kara do 2 lat więzienia, dodaje. Beata K. Wokalistka Bajmu, zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu kobieta została zwolniona do domu. Według informacji PAP 61-latka to znana wokalistka Bajmu, ma się zgłosić w czwartek na policję, gdzie usłyszy zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn może grozić do 2 lat więzienia. Kilkakrotnie próbowaliśmy skontaktować się z jej menedżerką, jednak odrzucała połączenia. Więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie.